Uwaga! No kurwa, salto! Oh my god! Now get the fuck up! Siema, z tej strony Kafar. Dzisiaj wam zaprezentuję, jak bić od 8.3, 8.6. Jest taka misja u biologa na kryształy. Mam ich 9. Można je oddawać co chwila. Jest 70%, że wejdzie. Idealnie, widzicie? Idealnie. Najpierw nabówków biłam, ponieważ jakby mi nie przyjął tych kryształów, to zawsze mam możliwość wydropienia reszty na WPQ. Idealny. Chyba wszystkie już przyjął. No po kolei wszystkie. 5 pod rząd. Jest i widzicie. Pierścień teleportacji. 16 milionów złota. I 1 KKK expa. Czyli mam. Potrzeba było 70%. Jest 8-6 level. Tu z ręką daję. I tu strzelający smog. Wbiję na M. Jest na M. Tu pierścień teleportacji. Tak, podobno za darmo przenosi. Tutaj mamy miejsca pod DT. No dobra, to widzimy się na surze. Tutaj sobie przekażę i widzimy się za chwilę. Będę oddawał na surze. Zobaczymy, czy mi starczy, bo mam 2 oddane. Ok, znajduję się już na surze. Tutaj podchodzimy. Co jest? No dobra, coś się zlogowało. Jeszcze 2. No i git. Idealny. Jak mi zostanie jeden, sprzedam za 30 kokonów, gdzieś wezmę. I jest 8-6 level. Tu będzie trochę więcej procent, ponieważ miałem wbite więcej. No i dobra. Tu jeszcze tą trutę zamieszam. Jep. Dupa. 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 I dupa. 19 na razie będę musiał zostawić, nie mam zmianek więcej. No i dobra, 8-6 level. Tutaj zamknę misję. Wszystko w siłę, 6. No coś tam słychać w tle. Nie wiem, czy to będzie słychać, dobra. I w rozpro. I nie weszło. No dobra, otworzę szybko pudełka książek. Jep, jep. Dobra, odbicie. Tak zresetuję niepotrzebne. Te już miałem. Smocz wir przeczytam. Te też miałem. Czyli dupa. Nic dobrego. Trująca chmura też niepotrzebna. Tu, tu. Przywołanie. Ale lipny. Drop. Chyba żadnej aury nie będzie. Dobra, sferkę zostawię, się sprzeda. Tu, tu. I tu. Mam zawalone. Leczenie. Wale. Atmosfera jest dobra. Zwiększenie ataku. Gdzie mi potwory? Wbijają się na wizję. Pomoc smoka zostawię bez żelaza. Też strzał. O, rozpro. To zostawię, będę czytał. Jak ktoś mi będzie ksuł, to rozpro na papę? Nie. Jak ktoś napisał w komentarzu, nie pamiętam. Dobra. To widzimy się, chyba jeszcze w tym odcinku pójdę sobie na wyżynkę. Tutaj kozak 8-6 level. No nie, już na wyżynę wstęp jest. Tylko jak tą trutę będę musiał ogarnąć. I dobra. No to widzimy się już chyba na wyżynie. To będzie piątek chyba, bo dzisiaj jest wtorek. Nie, no to jutro pójdę już na wyżynę i coś spróbuję nagrać. Nie będą ksuć, bo widzicie tu co chwila troli, piekieł. A tu jakiś... Uda się. Dobra, no to widzimy się za chwilę. Okej, znajduję się na bufie. Już nie nagrywałem, jak biję metki, tylko po prostu nadropiłem i tamów. I po prostu i będę wychodził z wyżyny. Tutaj bufkiem. Chyba tu się wychodzi, nie wiem w sumie. Zaraz to podsumuję. Czy możesz mnie stąd wydostać?
Przeniesie cię do Doliny Orków. Okej. No i zaraz podsumuję do Doliny Orków. Fajna dolina. Dobra, spoko. Nie wsiądę teraz na konia. No to tutaj mam. Tu jest 40, 55, 56 pudełek, 13 kamyków, 180 hematów. Trochę stalek. Złodziej tam złapałem. I zaraz będę otwierał te pudełka, tylko relog na jakąś postać. Aha. No to mi to trochę zajmie. Dobra, to widzimy się, jak już będę na jakiejś postaci i będę otwierał pudełka. Bo hematy sprzedaję, nie otwieram. No to widzimy się za chwilę. Dobra, jestem na postaci, przełożyłem 15 pudełek. Tutaj założyłem postać Kubody. Będę miał tam do każdej klasy, żeby po prostu nie wyrzucać tych kół, bo jak komuś będą potrzebne, to będzie kół dla Bodego, kół dla Mentala i tak dalej. Dobra, otwieram. Zobaczymy. Ale tych książek widzę. Dobra, odbicie. Duchowy strach, Wirek. Jeszcze żadnej aury nie ma. Będzie, bo jest jedna. Druga. Czarowane, trzecia aura, zajebiście. Duchowa też może być. Ognista. Tutaj jakieś inne ku silne. Dobra. To podejdę tutaj drugą postacią, ku dla Mentala, i będę sobie po prostu powoli podchodził i przełożę, zostawię ten, ile to jest? Aż 8 sklepików na nockę. Tak, nie więcej, bo tu jeszcze hematy mam nie na tej postaci. Dobra, to widzimy się za chwilę, jak przełożę te pudełka. W sumie jeszcze raz, dwa, trzy. No to z 5 pudełek tu przełożę. Może 4, dobra. Dobra, już podnoszę pudełka. I... ty. I... co jeszcze? Wypadło silne, czarowane, zajebiście po prostu. Bardzo się cieszę. Dobra, jeszcze tutaj trzy pudełka. Bo nie chcę, żeby po prostu wyjebać toku. Dobra, to 4 przełożę teraz. I już otwieram. Szybki, silny. Strach, pomoc smoka, uderzenie palcem. Dobra, teraz będę musiał lognąć nową postać. Tą sobie tutaj odstawię. Nazwę postać, walnę. I widzimy się przy otwieraniu następnych pudełek. Dobra, otwieram następne pudełka. Jep. I zostało tyle samo. O, pierwsza aura. Dobrze się zaczęło. Silne, duchowe tam było. Aura. I nic. Tutaj też nic ciekawego. Pomoc było. Krycie. O, teraz to chujowy drop. Chyba 2 aury, czy jedna. Dobra, rzucę jeszcze kilka pudełek. Jeszcze 5 pudełek. Może z tych coś lepszego będzie. To gdzieś tu się zaczęło. Wirek, silne, aura. O, druga aura. No i git. Tutaj zamknę to, dobra. To logam kolejną postać. I otwieram resztę pudełek, tam chyba z 10 czy 12 zostało. Okej, otwieram ostatnie pudełka. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie. Jeszcze jedna. I... aura jedna, silne. Silne. Dwa silne. I... silne. Duchowe. Pomoc. Aura. Duchowe. I będzie jakaś aura jeszcze i duchowa ostatnia, dobra. No to teraz trzeba będzie posegregować kół, powystawiać sklepy. Jeszcze zobaczę, co mam na szamanie. Na szamanie już nic prawie nie zostało. Małże, to małże sprzedam. Hemat też się sprzeda. Złodzieja. Tak myślę, co by jeszcze tu zrobić. Temat. Dobra, jeden otworzę. Medal smoka.
akurat sobie wezmę, żeby było równo 180. No to w następnym odcinku wam powiem, ile mniej więcej zarobiłem z tego wypadu. I jeszcze chciałem się zapytać, chyba, nie wiem czy się pytać, dobra, chyba nie będę się pytał, zacznę po prostu nową serię. To będzie prezentacja dropu i tam będzie numerek, no nie, 1, 2, 3 i tak, bo tak mi się wydaje, że to nawet w miarę ciekawe jest, co dropnie z tych pudełek. I tam będę pokazywał, ile wydropiłem, no nie, i otwierał te pudełka. Nie wiem, czy to wypali, ale spróbuję. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć, pompa.